Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Destiny. W tym odcinku chciałem wam przedstawić ciekawy build, layout dla czarownika w połączeniu z tym oto hełmikiem oraz dodatkowo z brońmi, w tym wypadku bransę pustelnika, które mają żywioł próżniowy. Ponieważ ten hełmik, jak możecie sobie zobaczyć tutaj, jest napisane, że zabójstwa obrażeniami próżniowymi zwiększają tempo regeneracji zdolności. Co to oznacza? Skoro będziemy zabijać z pustelnika i ma tutaj atrybut próżniowy, nasze zdolności będą dużo szybciej się regenerować. Tak samo tutaj broń ciężka. Tutaj akurat jeśli chodzi o broń, to możemy sobie praktycznie każdą broń wybrać, byleby była próżniowa. Dodatkowo w rękawicach mam włożone takie atrybuty z artefaktu jak transfer pędu i dodatkowo jeszcze tutaj gdzieś było miałem wzmocniony transfer pędu, ale chyba nie da rady go wziąć. Wziąłem sobie dodatkową modyfikację siły, żeby ta zdolność walki wręcz była szybsza. Dodatkowo w przepasce mam dodane prądnice z artefaktu, żeby szybciej super zdolność się odnawia w trakcie korzystania z naszej zdolności klasowej i dodatkowo dystrybucję. I teraz jak to działa? Zmienię sobie skilla i wam pokażę jak to działa. Podchodzimy sobie do mobku, akurat jesteśmy na Marsie, gdzie jest protokół eskalacji, to jest dużo mobków. I bijemy po prostu mobki. I widzicie jak szybko ta zdolność nam regeneruje się. Zdolność walki wręcz już praktycznie mamy całą. Zaraz wam zaprezentuję jak to odnawia nam zdolność granatu. O, zobaczcie. Cały granat nam odnawia. I teraz zadawając obrażenia granatem, odnawia nam zdolność walki wręcz. Może tutaj się uda. O, jak widzicie, zdolność walki wręcz praktycznie po rzucie tym granatem całą nam odnawia. No i teraz normalnie znowu podchodzimy do mobka, bijemy go z łapy i całą zdolność granatu nam odnawia. Granat tak samo, im więcej przeciwników, tym szybciej nam odnowi całą walkę wręcz. Ale dodatkowo właśnie mając na wyposażeniu ten hełm, pozwala nam jeszcze szybciej regenerować nasze zdolności. No jak widzicie, już mamy całą tą, bijemy z łapy, mamy cały granat. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo fajny jest ten egzotyk, ponieważ pozwala nam szybko rozwalać mobki i co jeszcze? No szybka jest regeneracja naszej super zdolności, tak samo bo zazwyczaj czeka się jakieś 4-5 minut, tak jak tutaj jest napisane. Jednak z tym hełmikiem i z tymi atrybutami tutaj z artefaktu pozwala nam to regenerować dużo szybciej. Bo tutaj widzimy, rzucimy sobie granat, uderzymy z łapy. Tylko łapa musi być cała naładowana. Widzicie, cały granat praktycznie nam regeneruje. My możemy skilla tak samo co chwilę rzucać, bo nam tak szybko to regeneruje, że to nie ma żadnego problemu. Rzucamy granat, mamy całą zdolność walki wręcz już. Zaraz uderzymy z łapy. O. I odnawia nam praktycznie całą zdolność granatu. Nie wiem, czy ktoś właśnie już ogarnął ten temat z tym właśnie egzotykiem. Wiedział o tym, dlatego specjalnie nagrywam ten odcinek, żeby wam pokazać. To są fajne buildy na czarownika. Niekoniecznie tylko właśnie na Tytana, który nagrałem wcześniej, ale również na inne postacie. Jeszcze pokażę wam chwilę. Jak widzicie, przed chwilą użyłem super zdolność. Super zdolność nam praktycznie już zregenerowało. Bardzo to się przydaje na wszelkiego rodzaju szturmy, jakieś najazdy, gdzie jest bardzo dużo mobków. Musicie je szybko zniszczyć.
Polecam właśnie wam używać pustelnika, bo strasznie szybko strzela i ta zdolność będzie wam szybciej się regenerować, tak? Mam, bijemy z łapy. Mamy granat, rzucamy. I odnawia nam w trybie, no, natychmiastowym nawet, powiedział. Z łapy mamy całą zdolność walki. Walki wręcz, mamy granat. No i zdolność praktycznie co chwila, także możecie przetestować u siebie Destiny, jak wam się spodoba. Także możecie praktycznie cały czas robić rozpierdziel. Ale musicie pamiętać, że właśnie bronie próżniowe zapewnią wam właśnie taką szybką regenerację. No i znowu podchodzimy. W sumie nie musimy, bo na razie... O, akurat skończył się ten etap. No ale właśnie o to chodzi właśnie w tym buildzie. Właśnie z tym hełmikiem. Dodatkowo transfery pędu porobione. Nagram jeszcze osobny odcinek z słonecznych karwaszy, bo część z was może nie wie, jak się ich używa tak dokładniej. Ja sam nawet nie wiedziałem, jak się je używa wcześniej. Dlatego właśnie może kolejny odcinek zaprezentuję, jak one działają. No i tu mamy kolejnego, bijemy. No, o, widzicie, jak szybko zdolność walki wręcz nam odnawia. To jest normalnie chwila, moment. Podchodzimy. Akurat te wybuchają, także nie będziemy tego kupować. Ale podejdziemy on do tego na przykład. Bijemy z łapy. Oczywiście musicie zabić. Musicie zabić z naładowanej zdolności walki wręcz, żeby wam odnowiło zdolność granatu. Jeśli chodzi o czarownika, to jest to postać, która ma największy DPS w grze. Akurat właśnie na tym skillu, który mam, czy na tej kulce. No, jak widzicie, bardzo przyjemnie się gra tym czarownikiem. Mając co chwilę praktycznie skilla, możemy solować niektóre aktywności. Co, jeszcze pokażę wam trochę gameplaya z tego layouta. Później sobie zobaczę na nagraniu, jak ta super zdolność nam się regeneruje. Jak widzicie, zadając obrażenia z próżniowych, ta zdolność jest praktycznie co chwilę. Nie musimy się obawiać, że na aktywności nam ta zdolność się skończy. Praktycznie mamy ją co chwilę. Czyli wystarczą generalnie dwa kile z łapy, żeby nam zregenerowało całą zdolność granatu. Wydaje mi się, że to jest dobry wynik. Jeszcze chcę, żeby jedna się zdolność zregenerowała. Sobie później zobaczę, jak szybko się ona zregenerowała. Jak mówię, normalny czas to jest jakieś 4-5 minut. Przy użyciu tego egzotyka ten czas znacznie się skraca. Come on, jeszcze parę mobków.
to odpalimy sobie raz jeszcze. Musiałem chwilę się wycofać, trochę biły. Ale to jest coś pięknego, jak regeneruje tą zdolność. No, zamknij się na wyrwę. Ale generalnie pokazałem wam, na jakiej zasadzie to działa. Możecie sobie przetestować u siebie. Także tyle by było w tym takim poradniku, myślę. Nie wiem, czy każdy wiedział o tym buildzie na czarownika. Z tym właśnie buildem możecie sobie rzucić niektóre aktywności. Może nie celować, ale potrzebować mniejszej ilości osób do wykonywania jej. Także co? To by było tyle w tym poradniku. Myślę wam, że wam się spodobał, pomógł. Trzymajcie się. Do następnych filmów. Cześć.